Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba. Kuba, dzisiaj idę do schroniska pod muflonem. Jeszcze tego schroniska nie zaliczyłem. Zaczyna w Duszniki Zdrój, park zdrojowy. 540 metrów. O! I tutaj jest żółty szlak, 40 minut. No to trzeba się tam przejść. Zobaczyć, co ten muflon nam oferuje. Tu jest po prawej park zdrojowy, wejście. Przyjedźcie, bardzo fajne miasteczko. Żółty szlak. No to dobra, trzeba iść. I tutaj po drodze do góry jest klasztor Franciszkanów. Proszę Was, za Zaszyżu, w Dusznika Zdroju, msze kiedy są akurat niedzielę i święta. Dzisiaj jest, może nie niedziela, ale o 7 msza była. Tu wszedłem, zobaczyłem tylko podniesienie, idę dalej do muflona. Później jeszcze zobaczę, z czym to się je. Kończy się asfalt, zaczyna się podejście pod szlak. I tu pisze, że to jest schronisko pod muflonem, 132 przewyższenia. Tutaj jest tor saneczkowy stary, nieczynny bieg, schronisko położone na 710 metrów, spłonęło w 59, później odbudowano i stary jesion Bolko. No i piękna panorama będzie, zaraz podejdę wyżej. I kapliczka, fajne co? Naprawdę. A długość chyba 820 metrów podejścia. I panorama. Dusznik Zdrój, tam kościół koło rynku już jest. Tutaj jest część ta nieparkowa, bo parkowa to jest tam dalej. Tam o. Także to są duszniki. Takie kotlince położone. Teraz to najbardziej widać. Zaraz, patrzcie się. O. A ja przyszedłem z części parkowej, która jest pode mną. Tutaj, a tam jest duszniki. Także widzicie, jak położone są Duszniki Zdrój. Cały czas do góry idziemy. Tych drzew nie było kiedyś. Był piękny widok. Teraz niestety są. Tutaj jest miejsce na biwak. Starają się. Bo przynajmniej worki są. Ej, ciągle do góry. I tor saneczkowy. No fajny był. Jakby się pojechało, ua! I zrobili nawet mostek w czasie rewitalizacji. No i tutaj jest chyba ten tor, bo to takie jest wykorytowanie, proszę bardzo. Fajny by był, jakby go udostępnili. Tutaj jest ośrodek sportu biatlonowego w Dusznikach. No to i tor saneczkowy mogliby dziabnąć. Wiem, że to nie jest taki jak to trzeba, ale taki dla mieszkańców był git. Powiem szczerze, bardzo ładna trasa. Można się delektować. Świerki tam na dole mają ze 120 lat. Nie wiem, czy wiecie, takie drzewo po świerki akurat podat 120 lat są bezużyteczne. Zaraz powiedzą: o, co pan mówi? Nie, nie, nie. Właśnie, że tak. Wydalają więcej dwutlenku węgla niż pobierają po prostu. Drzewo w wieku 30-40 lat jest najlepsze. Dlatego, chyba że ścisły rezerwat jest, to tak, to się nic nie robi, a tak to trzeba wycinać i nasadzać. Nie wierzycie? Spytajcie leśników. Ostatnie schronisko, w którym nie byłem jeszcze, to jest muflon. Pod muflonem, chyba jeszcze nawet nieczynne. Jest tak wcześnie. Powiem szczerze. Na Dolnym Śląsku oczywiście. Zapomniałem dodać. Na pewno jest nieczynne. Piękna tam ławka, kapliczka, stoliki, frędzle. Zaraz Wam powiem. Pod muflonem. O, od 10. 690 metrów. Pokazuje, kiedy czynne, od 10 do 20, temperatura chyba z 18 stopni, ostatni dzień czerwca 2024, tak to wygląda.
tu jest rozejście szlaków wszystkich, nie wiem gdzie, zaraz zobaczę, i panorama, i pod muszonem zdjęcia, strip strik i tak dalej, o, proszę bardzo, i tutaj jest ten klon, chyba Bartek, tak, o, o. I tam panorama, zaraz pokażę. Jesion, o, nie jesion, tylko jesion. Prawie wyniosły. Ile on ma lat, to nie wiem. I tutaj druga strona. Żółty szlak i tam jest rozejścia szlaków. O tam, o, zaraz tam podejdę. A tutaj jest. Tutaj jest ten widowiskowa. Ten widok. No i dla. Piękny orzeł przy śmietniku, trochę muflon niech się postara i zrobi tutaj trochę tego porządku. Nie wiem, czy im dać szansę, nie zrobić rolki. Schronisko pod muflonem, 690 metrów, rozdroże, Wolasz, o tam miałem iść, 2,20. Polanica Zdrój. Przełęcz spalona, tutaj mamy wszystko. Tak tu wygląda to otoczenie. Troszkę to powinno być poukładane moim zdaniem, bo to jest tak trochę nie tak, no ale jaki gospodarz, no, no przepraszam, może robią remont. Boisko do siatki, to inne czasy, zarośnięte. Idę dalej na Ptasią Górę. Schody fajne, omchlone. Takim tym szlakiem i tym, tam jest tabliczka i odejdę, odbiję z niebieskiego szlaku do góry. Proszę. Chcecie, możecie dojechać do schroniska, schronisko na dole, a tutaj jest, o, tutaj jest parking, a teren wodonośny, ten, Ptasia Góra jest gdzieś na górze. To jak do niej dojść ścieżką? Nie ma pojęcia. Może będzie ścieżka. Na koniec schronisko pod muflonem. Chyba jedno z ładniejszych na Dolnym Śląsku. Ma swoją duszę. To zostawię tutaj kamyczka. Aha. Proszę bardzo. Bardzo mi się podoba. Marka Cieśli, wszędzie książki do poczytania. Małe czwórkę to chyba twoje, nie? Zrzucasz to chyba. Tak, weźcie mi coś z tych monet, co masz. Bardzo, ale to bardzo. Tutaj jest tak wyglądało. Nie wiem, można kupić. O! Bardzo ładnie. Super.